Witam serdecznie, z tej strony Raimund, a to jest kontynuacja serii Jaką klasę wybrać w Guild Wars 2? Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie klasę Inżyniera. Inżynier jest to klasa, która posiada średni pancerz, która może korzystać z dość małej ilości broni, może mieć założony tylko jeden zestaw broni, a nie dwa, tak jak w przypadku reszty klas, zdecydowanej większości reszty klas, bo nie wszystkie pozostałe jeszcze klasy mogą korzystać z dwóch broni. Jak NG wypada na początku gry? Inżynier. Engineer jest klasą dość trudną, ponieważ wyjaśnię to w dalszym ciągu tego wideo. Inżynier jest klasą trudną, która z wydaje się, że ma mało skilli, ale jest to tylko złudne wrażenie, ponieważ posiada bardzo dużo umiejętności. Te umiejętności są pochowane i nie mówię tutaj o trajtach. Z jakich broni może korzystać inżynier? Nie jest to zbyt dużo broni. Korowy inżynier może korzystać z pistoletu, karabinu, czyli pistol, rifle, pistoletu w offhandzie, czyli w drugiej ręce i starczy. Więc wachlarz tych broni nie jest zbyt duży. Jako scrapper, czyli elitarna specjalizacja z Heart of Thorns, mamy dostęp do młota, do hamera. A natomiast jako Holosmith, czyli elitarna specjalizacja z Path of Fire, mamy dostęp do jednoręcznego miecza, jednoręcznego sworda. I teraz tak, z jakich specjalizacji korzysta inżynier? Pierwsza specjalizacja są to Explosives, specjalizacja skupiająca się na fizycznym damage'u, na granatach, bombach, jest to boostowanie fizycznego damage'u. Ewentualnie jeszcze trochę to kondi, ale tutaj jednak specjalizacja właśnie nastawiona na fizyczny damage. Druga specjalizacja, Firearms, specjalizacja, która tutaj z kolei skupia się na condition damage, też specjalizacja bardziej ofensywna, też ma trait specjalizacja, która raczej jest pod pistolety, no ale tutaj widzimy event troszkę supportowa, ale jednak skupiająca się na właśnie damage'u z kondycji, tak zwanych. Kolejna specjalizacja, Alchemy, jest to specjalizacja nastawiona na mocny support, skupiająca się na wykorzystywaniu skilli Elixir, czyli skupiająca się na wykorzystywaniu eliksirów. Supportowo-tankowa specjalizacja. Kolejna specjalizacja to Invention, też specjalizacja, która skupia się na supportowaniu i na byciu tanki, tylko że w tym wypadku, o ile Alchemy jest bardziej tankowa, jest bardziej selfish, to Invention jest tutaj bardziej supportowy, chociażby przez wzgląd na ten trait. Traitów nie będę wszedł wszystkich opisował, bo nam by to za długo zeszło. I ostatnia, piąta specjalizacja, jest to specjalizacja Tools. Specjalizacja, która skupia się tutaj na pasku umiejętności od danej profesji, czyli od F1. Wybierzemy sobie kolejne skille, tak żeby na razie były. Od F1 do F4, do F5 nawet. Nie masz też na elitarny skill. Działa. Czyli są to skille. Teraz Tools. Działa głównie na to, bo to są skille, które mamy w pasie. Mamy w Toolbelt Skills. Czyli te skille są zależne od tutaj tych skilli, które sobie wybierzemy. No ale o tym za chwilę. Czyli mamy bronię, mamy specjalizację. Dodatkowo inżyniera możemy rozwijać do elitarnej specjalizacji Scrapera, tak jak wspomniałem wcześniej, z dostępem do młota. Specjalizacja Scraper jest bardziej tankowo-supportowa, jednak tutaj jest bardziej nastawiona na tankowanie, na umiejętności defensywne, przeżywanie. Jako scraper dostajemy dostęp do umiejętności gyro, czyli takich troszkę ruchomych turetów.
Teraz tutaj zademonstruję. To są takie gyro. Ruchome turety. Kiedyś się śmieli z tego, że a no to jaka specjalizacja, co dostanie inżynier? No a to inżynier dostanie ruchome turety. No i się skończyło. Druga elitarna specjalizacja. Holosmith. Holosmith dostaje dostęp do jednoręcznego miecza. Specjalizacja skupiająca się głównie tutaj na wzmocnieniu fizycznego damage'u i z elementami tutaj condition damage'u, z elementami burna. I ta elitarna specjalizacja daje nam dostęp do specjalnych skilli o nazwie Exceed. No to dość ciekawe skille stawiające na takie różne laserowe wygibasy, których na przykład, które są wzmacniane w zależności od Photon Forge'a, ale to za chwilę. Jeszcze tak, przejdźmy, wróćmy na chwilę jeszcze do Scrapera. Czym się charakteryzuje Scraper? Scraper charakteryzuje się, pomijając już tutaj specjalnymi skillami, dostępem do specjalnych skilli, Scraper charakteryzuje się tym, że mamy dostęp do Function Gyro. Function Gyro to jest taki dodatkowy gyro, z którego możemy korzystać na przykład przy dobijaniu przeciwników, graczy, albo przy podnoszeniu naszych graczy. To jest taki dodatkowy pet, tak jak u Rangera, dodatkowe coś funkcjonalnego, gdzie możemy wykorzystywać do różnych takich elementów w kombacie. Bardzo ciekawa sprawa. Natomiast Holosmith daje nam dostęp do czegoś unikatowego i jest to Photon Forge. Photon Forge działa mniej więcej troszkę jak Celestial Avatar u druida, tylko w odwrotny sposób. Wchodząc w Photon Forge'a zostaje nam zamienione pierwszych 5 skilli. Są to skille mocno ofensywne, tam z elementami takimi supportowymi troszkę, bo mamy zarówno też CC-ki. No ale tak, ładuje nam się tutaj pasek. Ten pasek to jest ciepło. Przy każdym użyciu skilla widzimy, to ciepło nam się ładuje jeszcze bardziej. W momencie, kiedy osiągnie maksimum, jest to poziom krytyczny, jesteśmy wtedy przeładowani, ale przy poziomie ciepła większym niż 50%. Nasze skille Exceed dostają właśnie dodatkowy efekt, jak tutaj na przykład właśnie elitarny skill zostawia za sobą też pole, które zadaje obrażenia. To wzmocnienie działa zarówno na utility skille wszelkie, jak i na skille właśnie z Toolbelta. Jeżeli chodzi o umiejętności, tutaj jest największy problem, jeżeli chodzi o inżyniera, ponieważ ta klasa jest skomplikowana właśnie dlatego, że ma jeden zestaw broni, ale ponieważ ma też trochę wspólnego z elementalistą, ponieważ elementalista tutaj na tych skillach zmienia sobie skille od 1 do 5, my natomiast, inżynier, ma dostęp do zestawów broni. I mamy dostęp zarówno do zestawów bomb, zestawu leczącego, granatów, toolkita. Generalnie atakujemy kluczem albo łomem. Mortar kit, czyli tutaj taka broń mocno zasięgowa. Albo na przykład elixir gun. Przepraszam, tutaj elixir gun. I dodatkowo jeszcze pewnie wielu z Was się spodoba, miotacz ognia. No i takimi cecuszkami, dzięki temu inżynier nie ma tylko 5 skilli, ale może mieć nawet dostęp, czyli mamy tutaj 5 podstawowych, 10, 15, 25, 30, czyli może mieć maksymalnie 35 skilli z broni. I teraz cały problem polega właśnie na rotowaniu i używaniu odpowiednich umiejętności i cooldownów, których domyślnie nie widzimy, nie mamy podglądu. Poza tym, tak jak wspomniałem wcześniej, w zależności tutaj od skilli utility wraz z healującym i elitarnym skillem, zmieniają się tutaj nasze skille od F1 do F4 domyślnie.
i mają różne działanie. Tutaj też ciekawostka, w momencie kiedy przechodzimy, jesteśmy jako Holosmith, anuluje nam się tutaj ten skill F5, czyli nie mamy dostępu do elitarnego kitu z Toolbelta. Tutaj się zmienia jednak, jak jesteśmy skraperem, to jednak mamy do niego dostęp. I mamy tutaj więcej skilli z Toolbelta, ale standardowo się gra Holosmithem. Tu mogę przy okazji jeszcze pokazać animację. Jest na przykład Sword. Photon Forge pokazywałem. Photon Forge jest dość ciekawy, bo korzysta z różnych jakby broni jednocześnie. Tutaj mamy teraz na przykład dwa pistolety. Tak to wygląda. Mamy również tarczę. Ta książka to leci, co prawda, ponieważ mam elitarną tarczę. I teraz tak, jeżeli chodzi o endgame, jeżeli chodzi o early game, dla początkowych graczy zdecydowanie odradzam inżyniera właśnie przez dostęp do różnych umiejętności, do bardzo dużej bazy umiejętności. A jeszcze tutaj zapomniałem, z jakich skilli korzysta inżynier. Bazowo są to wieżyczki, czyli turety. Bardzo polecam tutaj w tym wypadku bieganie z healing turretem, który jest jednym z najciekawszych i najlepszych broni w grze, healujących skilli. Mamy tutaj turety, łącznie ze supply drop, który nam zrzuca większość turetów. Mamy wieżyczki, mamy eliksiry, które są bardziej dla nas są takimi skillami supportowymi. Mamy tutaj equipment, czyli mamy tutaj kity. Mamy dodatkowo gadżety, czyli takie dodatkowe umiejętności o różnym działaniu. Możemy na przykład skakać na dużą odległość, możemy zostawić minę, zdetonować, ale z gadżetów się rzadko korzysta. Jako Holosmith właśnie mamy również dostęp tutaj do Exceed i o tamtych skillach już wspomniałem. I teraz tak, mamy bardzo dużo umiejętności, dlatego na początku odradzałbym korzystanie z inżyniera. Jak ta klasa wygląda w endgame'ie? Holosmith wyciąga bardzo ciekawy i fajny damage, jeżeli chodzi o fraktale oraz rajdy. Holosmitha buduje się pod power, czyli statystyki głównie berserker. Buildy jak zwykle znajdziecie na stronie PvE, na stronie Snowcrows. Ogólne buildy, chociażby od PvP polecam Meta Battle, a buildy na WVW polecam Easy Builds. Tylko że jeszcze na Easy Build z kolei nie ma Holosmitha, ponieważ na WVW nie jest to zbyt genialna klasa do blobów, do większych grup. Ale tak, jeżeli chodzi o PvE, to Holosmith jak najbardziej, tylko że na PvE Holosmith generalnie korzysta z rifla jako broń zasięgową i z różnych innych skilli, ale to sobie zobaczycie w buildach. Więc na pewno pod power. Kiedyś był build pod condition damage, już się z niego nie korzysta, ponieważ jest nieefektywny, a rotacja jest najtrudniejszą rotacją chyba w grze na depsowe klasy kondi, więc się nie opłaca. Jeżeli chodzi o PvP, Holosmith aktualnie znajduje się, czyli mamy początek kwietnia 2018 roku. Początek kwietnia i tutaj Holosmith jest bardziej taką klasą burstującą, damage'ową, roamującą. Może być również jako Holosmith, wtedy akurat jest build bardziej tankowy. Jeżeli chodzi o WVW, jako Holosmith czy Scrapper całkiem przyjemnie sprawdza się do roamowania. Ma całkiem dużą przeżywalność, ma fantastyczną mobilność właśnie poprzez dużo skilli takich do poruszania się, rocket bootsy i tak dalej. Ale dość słabo się sprawdza w wielkich fajtach, ale jeżeli chodzi o takich stricte GVG mecze, no to wtedy Holosmith, ale to trzeba naprawdę bardzo dobrze ogarniać i Holosmith wtedy może się znaleźć w takim zestawie rajdowym. Ale tutaj właśnie uprzedzam, że wymasterowanie tego Holosmitha, ogarnięcie wymaga dużo czasu i dużo umiejętności i dużo dobrej znajomości tej klasy. To by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o inżyniera, czyli podsumowując, klasa skomplikowana, zwłaszcza dla początkujących graczy, ale bardzo przyjemna i według mnie jedna z ciekawszych klas w Guild Wars 2.
Ja się z wami żegnam. Jeżeli macie jakieś komentarze, jeżeli uważacie, że czegoś nie dopowiedziałem o tej klasie, jeżeli macie pytania co do tej klasy, piszcie śmiało w komentarzach. A ja idę zaraz spać, a w następną profesję, wedle tutaj życzeń, następną profesją będzie elementalista. Tak więc dobranoc i do usłyszenia.